Salon komputerowy NEC System. Szukasz ciekawego filmu? A niech to. Skończył się? Masz ci los. Nie ufaj ślepemu losowi. Sprawdź program w to i owo. Udar mózgowy czyni spustoszenie w mózgu. Jeśli Barbara nie zacznie sama oddychać, co jest mało prawdopodobne, może pozostać w stanie śpiączki przez 5-10 lat. Byłoby to piekłem dla wszystkich. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji będzie wyrażenie przez Państwa zgody na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Przykro mi, że musiałem wyłożyć to tak brutalnie. Czy mogę Cię prosić na sekundę? To nie jest odpowiednia chwila, Borys. Rozmawiałem na korytarzu z dziewczyną, która 2 dni temu miała operację mózgu i dobrze się czuje. Wygląda dobrze. To znaczy, jest jej już lepiej. Miała mały guz, Borysie. Może operacja pomogłaby Barbarze? Tu nie ma co operować. Czy ona umrze? Jako lekarze wiemy, że ona już klinicznie nie żyje. Sid, przecież rozmawialiśmy z nią rano. O czym ty mówisz? Gdzie jest Harry? Nie wiem. Zadzwoń do niego. Próbowałem, nie ma go w domu ani w laboratorium. Chcielibyśmy, żeby państwo pomyśleli poważnie o zgodzie na wyłączenie respiratora. Co? O czym ty mówisz? Nie możesz tego zrobić, to szaleństwo. Potrzebujemy trochę czasu, doktorze Kulenbeck. Nie pozwolę im tknąć cię, Barbaro.